Ty, chodź tu, ubieraj. Tak jest? Ekstra. O, teraz będziemy chodzić w kapeluszach. Będziesz moim szefem. Dobra. To mi powiedz, co chodzi. Byłem w Stanach. Serio? Na pogrzebie cioci. I wszystko mi zapisała. Dużo tego będzie? Będzie tego tyle, że śmiało mogę wykupić udziały Krystyny. Wow, super! Zdrowie nowego szefa. Biało-srebrny świt i zamknięte drzwi. Miałaś w środku być, tak mówiłaś mi. Jak uwierzyć w słowa niewypowiedziane szczerze? Obiecałaś wczoraj i wiedziałaś, że uwierzę. Norbert po kilku latach spędzonych w Holandii postanowił odwiedzić starego kumpla Adriana. Zaplanowali wypad do klubu, żeby się zabawić i powspominać stare czasy. Norbert? Dzień dobry, pani Aldona. Dostałem Adriana? Przepraszam, że tyle to trwało. Tak, właśnie już schodzi. No siema. Norbert? Dobrze pamiętam? Kawał chłopa z ciebie. Dobrze wyglądasz. Służy ci ta Holandia? Dawno tu nie byłem. Kiedy zobaczyłem mamę Adriana, szczęka mi opadła. Uwielbiam piękne, dojrzałe kobiety. A ta siostrzyczka co prawda wyrosła, ale w ogóle mnie nie interesuje. Odkąd Paweł stał się głównym udziałowcem, stara się tchnąć w klub nowe życie. Swoim entuzjazmem stara się zarazić pracowników klubu. It's great. Siema, jesteście. Bardzo dobrze. Zobaczcie. Wymyśliłem, że będzie tutaj teraz beach bar. Proszę, ja ciebie, tutaj położymy maty. Tutaj będą wisieć flagi. Położymy owocki. Rozsypiemy troszeczkę piaseczku. Ludzie będą przychodzić, pić tutaj dryneczki. A w ogóle nie będzie słomek teraz, tylko będą takie trzcinki malutkie. Przez to się będzie sączyły drink. Tu. Słomę powiesimy nad barem. I pod barem. I będzie stodoła. Pytałem cię o zdanie? No, to się nie wychylaj. To będzie szał prawdziwy, rozumiecie? Tu będzie dziki tłum, będą wydawać pieniądze, będą pić drinki, będzie tak jak potrzeba. A teraz uwaga. Mhm. Gotowi? Tak. Patrz uważnie. Uuu, super. Fajne, nie? No. Nie. Dobre. Mnie się wszystko podoba bardzo. Pochwalam postawę. Paweł oszalał do reszty. No ile można? Cały czas Ameryka, Ameryka, Ameryka. Niech on lepiej wyląduje w Polsce, bo jak widać, jeszcze stamtąd nie wrócił. Braciek na górze? A ćwiczysz coś? Ale masz picki. Daj dotknąć. Coś tam ćwiczy, nic specjalnego. Adrian, idziesz? Masz dziewczynę? Nie świruj, mała. Lekcje odrobione? Ty lecę. No nareszcie. Będę jak wrócę. Zostawcie otwarte. Spadaj, siostra. Cześć. Siemna. Siemna, typu. Gotowy? Gotowy. Wyrosła ta twoja siostra, ty jej lepiej pilnuj. Ten Norbert to naprawdę niezłe ciacho. Najbardziej podobają mi się właśnie tacy facesi. Trochę starsi, dobrze zbudowani, a nie jakaś pryszczata gimbaza. Zrobię wszystko, żeby go stopić. Pracownicy klubu nie podzielają entuzjazmu Pawła. Nie chcą zmian w Explosion i są przekonani, że klienci klubu również. Jeszcze małpy brakuje, bracie, żeby zwierzęta. Żyrafa niech przyprowadzi. Dobra, może przejdzie mu ta pierwsza euforia i wszystko wróci do normy. I co? Pyte, nie? No, tak. Dobrze sobie to wymyśliłem, ale tu będzie szał, ludzie będą przychodzić, będą w szoku, takiego jeszcze nie widzieli. No. Ludzie to chcieli stare Explosion, a nie jakiś amerykański rytm. Co stare Explosion? Mają stare Explosion, ale mają nowy bar. Są, rozumiesz, cytrynki są, kokoski, arbuzy, wszystko jest. Tak jak ma być, w Ameryce tak jest, ja to widziałem. Ja się na tym nie znam, ale moim zdaniem to nie przejdzie.
Co nie, nie przejdziesz, to ty przez wąskie drzwi popij, nie odzywaj się. A mnie się wszystko podoba. O, i to jest postawa, to jest postawa. Zobaczymy, czy będzie ci się podobało, jak będzie ci kazał w bikini po klubie latać. O! Nie ma problemu. Dobre, a z tym bikini to zaczniemy od szatni. Skakuj w bikini. No, jeszcze basen mi tam rozłóż. Dobre. Topless! W ogóle ich nie rozumiem. Chcę, żeby klub się rozwijał, chcę tutaj wprowadzać nowe, fajne pomysły, których nie ma nigdzie w Polsce, bo przecież widziałem co nieco w Ameryce. No oni co, przeciwni, wszystko od razu na nie, ale ja myślę, że oni się jeszcze przekonają, że te wszystkie pomysły mają sens. Trudno mi patrzeć na nowe porządki w klubie, no ale chyba będę musiał się z tym pogodzić. Mam tylko nadzieję, że Paweł wie, co robi. Nie chciałbym, żeby klub znowu miał jakieś problemy. Dwie godziny później Norbert i Adrian przyjechali już do dyskoteki. Liczą na to, że zabawią się jak za starych, dobrych czasów. Zobacz, jakie dwie korwety. Ty no, zderzaki mają niezłe, ale z silnikiem trochę gorzej. Ale to jak Mirafiori. Depniesz to za furczy. Za furczy, nie za furczy. Od razu widać, że części nieoryginalne. Cześć chłopaki. To co, widzimy się na parkiecie? Tak, tak, widzimy się. Mam nadzieję, że w klubie będą lepsze roczniki. Ale ta jedna była całkiem. A zresztą twoja matka też nie wygląda, jakby tylko robiła na drutach, czy smażyła powidła. No, w sumie trzyma się całkiem nieźle. I co, nie przychodzi się tutaj zabawić? Wpada tu czasami z koleżankami. No właśnie. Pamiętam, jak rozwodziła się z twoim starym. To było, jak byliśmy w podstawówce, w szóstej klasie. I co, nie ma nikogo? Wiesz co, z tego co mi wiadomo, to nie ma nikogo na stałe. A ty co taki ciekawy, nie mów, że chcesz moją starą wyrywać. Dawaj do środka, stary, czekają na was z laski. Norbert i Adrian świetnie się bawią. Wieczór ułożył się według planu. Udało im się powspominać szkolne czasy i poderwać atrakcyjne dziewczyny. Tylko będziesz musiała być cicho, bo moja matka jest w domu, nie możemy jej obudzić. Ale ja nie potrafię być cicho. Zamówić taksówkę? Jak to? Mi? No weź przestań. Bardzo mi się podobasz, pustyniaku. Nie bądź takim prawiczkiem. Chodźmy do ciebie albo do mnie. Nie mam na to czasu, bo źle się czuję. Chcesz mi powiedzieć, że zmarnowałeś mi cały wieczór? Przestań, jesteś bardzo fajna, bardzo ci lubię, ale nie. Wiesz co? Gądź się, impotencie. No, tak czy siak my lecimy. To na razie. Pa. Nie wiem, co się stało z tym Norbertem. Zdziczał w tej Holandii, czy co? Miał okazję spędzić noc z miłą dziewczyną, a tak ją potraktował. Jako właściciel Paweł ma wiele nowych obowiązków. Bardzo sumiennie stara się wgryźć w sprawy klubu. Niestety, o ile w księgach jest porządek i nie ma powodów do zmartwień, to nastroje załogi są coraz gorsze. No, chcieliśmy pogadać, wiesz? O czym? No, o barze. Bo wiesz, chodzi o to, że taki beach bar to w Polsce to nie w Polsce, bo Polska, wiesz, to Polska, a w Ameryce spoko, a u nas to tak średnio. No, tyś była, tyś wiedziała, gówno. Ja byłem w Ameryce, ja widziałem, jak się to robi. Tam, rozumiesz, ludzie przychodzą, drinki piją, pieniądze same lecą. Ale to w Ameryce może wypala, ale tutaj jest coraz mniej osób, nie? A co? Co? Tu co, jest za ściankowo? Wieś? Co? O co ci chodzi? Pawełku, w dupie byłeś, gówno widziałeś, rozumiesz? W Ameryce ci o***ło i tyle. Pojechałeś i o. A może ty jesteś po prostu zazdrosny, że twój tatuś tego nie ogarnął i ja to muszę robić. Hej, trzymaj mnie! Trzymaj mnie! Paweł! Bez awantu! Trzymaj go, Nikola ma. Paweł! Do roboty! Paweł, chodź! Tam, zamiotłeś się tutaj. A ten? No. Chodź, siadaj! Zadup, ty! Siadaj! Rozumiesz? Gołą pytą w podniebienie, k***a! Siadaj tutaj z tą pytą gołą i rozliczymy się. Z mordy sznycel, zrobię. Już? Tanie w nerwi. Słuchaj, to jakie te faktury chciałeś? No i jeszcze tego brakowało, żebym pobił Robsona, ale dobrze, że mnie trzymali, bo jakbym mu tak
Porywczy jestem. No ale cóż, nie ma się co chłopakowi dziwić. Zazdrosny jest, przecież to ja jestem szefem. A on tylko synkiem. Zawód syn. Robson, uważam, że dzisiaj przesadziłeś. Powinieneś przeprosić Pawła. Ale przesadziłem z czym? Z tym, że go atakowałeś. Nie widzisz, jak się stara? Klaudia, jestem jedyną osobą, która mówi mu prawdę. Nie boi się powiedzieć swojego zdania i mówi, jak jest. To nie jest Ameryka. Gdzie te amerykańskie tandetne pomysły? Na co? Na bar? Dziwię się, że ojciec przyjmuje to wszystko tak na spokojnie. Przecież pomysły Pawła są beznadziejne. Ten kretyn nie ma pojęcia, jak prowadzić klub na poziomie. Minie parę tygodni i co? Tu będą zgliszcza. I co mi zostanie? Przecież ten klub miał być mój. Chyba żal ci tyłek ściska, że on się rozwija, ty nie. Że nareszcie staje się kimś, a ty jesteś zwykłym po prostu Robsonem. Pa. Idź pracę. Ten klub jest moim drugim domem i jestem przekonana, że to właśnie tutaj mogę zrobić karierę. Paweł potrzebuje mojej pomocy, tylko jeszcze o tym po prostu nie wie. Tylko ja go w zasadzie mogę obronić przed Robsonem. Na drugi dzień Norbert przyszedł odwiedzić Adriana. Liczył też na to, że znowu przypadkiem zobaczy się z jego matką, o której nie może przestać myśleć od ostatniego spotkania. Jednak w domu zastał tylko Luizę. Dziewczyna namówiła go na piwo. No, może byśmy poszli gdzieś później? Jak sądzisz? Na lody. Na lody. Adrian kiedy wraca? No nie wiem, pewnie niedługo będzie. Bo w sumie to już się trochę zasiedziałem, więc będę leciał. Nie no, co ty, nie żartuj. Wiesz, jak cię Adrian wkurzy, jak się dowie, że byłeś i na niego nie zaczekałeś? Bez przesady. No serio, ale olać Adriana. Tak właściwie powiedz mi, bo nie czaję. Jak taki facet jak ty nie ma dziewczyny? Przecież niczego ci nie brakuje. Co? Dużo pracuję, nie mam na to czasu. Wiesz co, ja naprawdę będę leciał. Nie no co ty, nie żartuj. W końcu jesteś na wakacjach. A co z twoją mamą, kiedy wraca? Będzie słychać, jak otwiera furtkę. Kto by się spodziewał, że jesteś aż tak strachliwy? Bo wiesz, a ty jakie dziewczynki lubisz? Takie bardziej nieśmiałe? Czy raczej takie zepsute, niegrzeczne jak ja? Wiesz co, różnie, ale ja naprawdę... Ale poczekaj, bo ja tu mam takie, no nie wiem, nieduże. Nie wiem, czy ci się podobają. Podobno faceci wolą większe. Nie no, przestań, są naprawdę okej, ale... Złaź już ze mnie, bo nie jestem z kamienia. Na to liczę. Uspokój się, jesteś siostrą mojego no kumpla. Przestań. Co ty do cholery wyprawiasz? To moja siostra, ona ma 16 lat, ty Pokój się do cholery, to nie tak. Ja tylko na ciebie czekałem. Tak? I dlatego ją upiłeś? Od razu widać, jaka jest porobiona. Nie jestem porobiona, my tylko na ciebie czekaliśmy. Nic się nie działo, zostaw go. Jasne, uważaj, bo ci uwierzę, siostrzyczko. Za dobrze cię znam. Mówiłem ci przecież, że kończę pracę o 5 i będę w domu koło 6. Na cholerę przychodziłeś tu wcześniej. Ale nic się nie działo, zostaw go! Ile razy mam ci powtarzać, że moi koledzy to nie są faceci dla ciebie? A ty wypadł stąd i żebym cię więcej tu nie widział. Jakiś nienormalny. Lepiej mnie już nie denerwuj. Na górę już i ani słowa więcej, bo wszystko powiem matce. No Jezu. Masz szczęście, że na serio nie dostał po ryju. Bydlak jeden. Nie spodziewałbym się tego po nim w życiu, bo po tej małej wariatce to od dawna wiedziałem, że można spodziewać się wszystkiego. Tymczasem Klaudia postanowiła wykorzystać kryzysową sytuację w klubie, żeby zadbać o swoją karierę zawodową. Ja ciebie tak podziwiam. Masz tyle roboty, tyle tej papierologii, księgowości, no naprawdę. No, jestem stworzony do bycia menadżerem, rozumiesz, szefem, bossem. No nie wątpię, taka odpowiedzialna ta praca. 6 razy 7? 42. Widzisz, świetnie liczę, nie? No. Wiesz co? Bo tak sobie pomyślałam, może potrzebujesz takiej prawej ręki, która by ci pomagała wszystko ogarnąć, która by ci pomogła, wiesz, no, no zajęłaby się tą papierologią, żebyś ty mógł na przykład organizować. No, a kogo masz na myśli? No, na przykład siebie.
A co ty potrafisz? A dużo. Byłam kiedyś na takim kursie o negocjacjach i zarządzanie personelem i szkoleniowiec powiedział, że go nie muszę kończyć, bo mam taki potencjał, że szkoda kasy, żebym jeszcze go opłacała. Poza tym jestem kreatywna, zaangażowana, no wiesz, elokwentna, wszystko potrafię zorganizować. No i wiesz, stoję z boku i zawsze cię wspierałam, tak? A umiesz mówić po amerykańsku? No, jak nie umiesz, to naumiesz się. No musisz się nauczyć, no w zasadzie. Teach. To jak? Mogłabyś mieć tą robotę, no. Mogłabym zostać twoją asystentką? Asystentką amerykańskiego szefa? No, ale o koncerty będziesz musiała ogarniać nadal. Czy to znaczy, że jestem twoją asystentką? Tak, idź zrób kawę. Dziękuję ci, mój amerykański szefuncio. With milk? Of course, baby. 14. Młodzieży trzeba dawać szansę rozwoju, niech pokażą, na co ich stać. Ja w końcu to rozumiem, dałem szansę Klaudii, niech się wykaże. Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Ja to jednak jestem mistrzynią negocjacji. Od asystentki prezesa do dyrektora zarządzającego przecież jest niedługa droga. Tak się robi karierę. Norbert nie poddaje się i mimo konfliktu z Adrianem próbuje zbliżyć się do jego matki. Postanawia wykorzystać nieobecność kumpla i odwiedzić ją. Nie trzeba było. Tylko cicho. To co? Chcesz dokończyć to, co zaczęliśmy? Luiza, zaproś Norberta do środka. Co tam tak stoicie w tych drzwiach? Nie, nie, mamuś. Norbert mówi, że już musi lecieć. Tak tylko zaszedł. Też mam ochotę na ciebie, wariacie. Tylko wiesz, to nie jest dzisiaj najlepszy moment. Co prawda, Adrian wyjechał, ale mama cały dzień siedzi w domu. Ale nie martw się. Co się odwlecze, to nie uciecze. Oszalałaś przestęp. Do zobaczenia, pani Aldono! Tej małej mam już naprawdę dość. Przez nią nie mogę zbliżyć się do matki Adriana. Dawno żadna kobieta nie kręciła mnie tak jak ona. Jak ją zobaczyłem, od razu wiedziałem, że nie odpuszczę. Trzy godziny później Norbert obserwuje dom Adriana. Liczy na to, że jego matka w końcu zostanie sama i będzie mógł porozmawiać z nią w cztery oczy. Wiem jedno doskonale, tej nocy chcę z nią być. Co to jest za dziewczyna, czy ktoś podpowie mi, gdy ciało swe wygina miód malina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma, nie mogę się... Norbertowi w końcu udało się doprowadzić do spotkania z matką Adriana. Chłopak jest zachwycony Aldoną i z każdą chwilą coraz bardziej w niej zakochany. Teraz też jej nie ma. Ciągle gdzieś lata. Imprezy, nie imprezy. Znalazłaby porządnego chłopaka i wiesz, problem by się rozwiązał. A tak to jej tylko fił bździł w głowie. A no właśnie, pani Aldono. Dlatego ja wolę starszy. Już mi nie paniuj. Aż taka stara to nie jestem. Jak dla mnie, w sam raz. A zresztą, zawsze mi się podobałaś. Co to znaczy zawsze? A myślisz, że dlaczego tyle razy do was przyjeżdżałem, nawet jak Adriana nie było? Co ty mówisz, Norbert? Podkochiwałeś się w mamie swojego kolegi? Nawet podglądałem. Och, czego ja się tu po latach dowiaduję. No ale teraz jestem... Chyba już dla ciebie starszą panią. Nie dojrzałem gówniarzem? Nie, no. Bardzo dojrzałem. No to rozkwitłaś. Bo właśnie tego wieczoru na tobie mi zależy. Właśnie teraz ciebie potrzebuję. Musisz dzisiaj mi w to uwierzyć. Wieczorem bar świeci pustkami. Załamany Albert boi się, że przez pomysły Pawła straci klientów. I co? Niekoniecznie. Co to jest? Ten drink. Ja nie chcę pić już tego kosmicznego niebieskiego orgazmu. Dlaczego? Nie, smakuje mi to. Wystrój macie dzisiaj też taki jakiś niefajny. No, bo taki nowy pomysł jest.
tak amerykańsko trochę. Jakiś piwo dać, to nie? Nie, dziękuję. No. Pójdę zobaczyć. Może w drugiej sali bawią się lepiej. I co, Albert, dzieje się, nie? Tak, dzieje się, jasne. Ta. To wszystko przez ten wystrój. Niekoniecznie. Dlaczego? Stary, co to jest? Powiedz mi, dostałem przed chwilą drinka z jakąś słomką. Co to jest? Szefie, proszę... Taki pomysł. Słaby ten pomysł. Nikt się prawie nie bawi. Przemyśl sprawę, bo inaczej zbankrutujemy. Widzisz, ile osób tańczy? Pawełku, musimy coś z tym zrobić. Stary, no nie może tak być, że tutaj jest kilka osób tylko tańczących, a kiedyś był oblegany cały bar. A na drugiej sali wszyscy tańczą. Musi to wszystko zniknąć od następnej imprezy. Dobrze, to wystrój zniknie. Mówiłam? Nie wiem, czy się uda. Ty już nie krój tych słomek. Już nie ma po co. Jesteś taka cudowna. Jeszcze nigdy nie spotkałem takiej kobiety jak ty. Pięknie było tej nocy. Było cudownie. Mamuś! Wstań wreszcie! Miałyśmy jechać na zakupy! Co teraz zrobimy? Powiemy dzieciom? Mi wszystko jedno. Ty decyduj. Chociaż teraz i tak cię nigdzie nie puszczę. Po 2 miesiącach Norbert zdecydował się rzucić pracę za granicą i poszukać nowej w rodzinnym mieście. Chce zamieszkać razem z Aldoną, miłością swojego życia. Jednak największym wyzwaniem będzie dla niego nawiązanie partnerskich relacji z dziećmi Aldony. Zatrzymując czas, mogę patrzeć w niebo. Prawdę czy też fałsz, wybieram dla siebie to, co lepsze jest, kiedy widzę ciebie. Zniosłem tyle kłamstw, zniosę jeszcze jedno. Zatrzymując czas, mogę patrzeć w niebo.